Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, takie króciutkie sprostowanie, bo w jednym chyba z wczorajszym czy przez wczorajszym nagraniu po prostu się przejęzyczyłem i mi weszło, że Maria jest matką y, głową Kościoła. Oczywiście Maria nie jest głową Kościoła, Kości Słowo Boże tego nie uczy, Kościół tego nie uczy, ja też tego nie uczę. Y, to, że tak powiedziałem, jest po prostu wynikiem najzwyklejszego przejęzyczenia się. Po prostu... Y, Zwykła językowa pomyłka, przepraszam. Widzę, że tutaj się co po niektórzy już yy, rozpisali, protestanci, że tworzę głowy. Nie, nic nie tworzę. Nie, Maryja nie jest głową kościoła, po prostu się przejęzyczyłem, Maryja jest matką kościoła, ale nie jest głową kościoła, więc prostuje to nic więcej nie nadaje żeby po prostu to sprostowanie pozostało takim po prostu sprostowaniem jedno nagranie krótkie by sprostować pomyłkę językową przepraszam raz jeszcze i jeszcze raz Maria nie jest głową kościoła jest matką kościoła prawda, a po prostu się przejęzyczyłem tam widziałem co po niektórzy katolicy się zorientowali no ale protestanci już rozgrzali klawiaturę. No co nie, poniekąd mieli rację, no ale prostuję. Nie jest Maryja Matk, głową Kościoła. Nie jest głową kościoła. Pomyliłem się, przejęzyczyłem się. Pozdrawiam.